zaatakowali tuż przed zawieszeniem broni. Wiele ofiar: Afganistan, atak bombowy na autobus. Zginęło 11 osób. Co najmniej 11 osób zginęło w ataku bombowym na autobus w prowincji Zabul na południowym wschodzie Afganistanu. Ponad 20 kolejnych osób, w tym kobiety i dzieci, jest ciężko rannych. Do eksplozji doszło w niedzielny wieczór, kilka godzin przed wprowadzeniem przez talibów chwilowego zawieszenia broni. Rzecznik gubernatora prowincji Zabul, Gul Islam Sial, poinformował, że eksplozja przydrożnej bomby, która uderzyła w autobus, miała miejsce w niedzielę, a w jej wyniku zginęło 11 osób, a 25 zostało rannych. Zamach nastąpił na kilka godzin przed początkiem ogłoszonego przez talibów trzydniowego zawieszenia broni z okazji kończącego Ramadan święta Eid al-Fitr. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku. Coraz większe napięcie w Afganistanie. Afgańskie MSW poinformowało również, że w poniedziałek we wczesnych godzinach rannych w położonej na północ od Kabulu prowincji Parwan doszło do wybuchu, który uderzył w minibus. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, a 9 zostało rannych. Wraz z wycofywaniem się wojsk USA i innych krajów NATO, które mają opuścić Afganistan do 11 września, narasta napięcie i walki między siłami rządowymi i talibami. W dwóch ostatnich tygodniach kwietnia talibowie zabili około 120 członków sił rządowych i 65 osób cywilnych. W sobotę doszło do zamachu bombowego w okolicach jednej ze szkół średnich w Kabulu. Zginęło 68 osób, głównie uczennice, 165 zostało rannych. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani o atak obwinił talibów, którzy zaprzeczyli tym oskarżeniom i potępili wymierzony w cywilów zamach.